Wysoka Rada podjęła już decyzję finansową, zmieniając budżet podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Wprowadziliśmy do naszego budżetu kwotę dotacji dla powiatu stargardzkiego na współfinansowanie modernizacji ulicy Limanowskiego na wskazanym odcinku. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych powinna być podpisana z powiatem, z drugim samorządem umowa regulująca warunki przekazania tych środków i do podpisania tej umowy niezbędna jest akceptacja w odrębnej uchwale Rady Miejskiej dokonana przez właśnie organ stanowiący. Mogę powiedzieć, że powiat przygotowuje już się do tej inwestycji. Zatwierdzony został projekt organizacji ruchu, więc jakby przygotowania są w toku. Dziękuję. Proszę pani radna Anna Smolira-Kozłowska. Rado panie prezydencie, ja jestem niezmiernie zadowolona z sytuacji, która właściwie już została podjęta i będzie miała miejsce. Szkoła podstawowa numer 3 to jest moja dawna szkoła, do której uczęszczałam przez 8 lat plus odbywałam oddział zerówkowy, czyli w sumie 9 lat tam od momentu, kiedy skończyłam szkołę, nie zmieniło się nic. Nic. Dlatego jestem naprawdę bardzo zadowolona, że w tym miejscu coś się zmieni i według planów, według zagospodarowania zmieni się bardzo dużo i na lepsze. Także bardzo dziękuję. I koleżanka Dominczak również dołącza się do tego. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo pani radna. W związku z tym, że sobie przycisnęłam guzik, aby zabrać głos, no to udzielę sobie głosu w kolejności, żeby już nie robić zamętu. Panie prezydencie, powiedział pan, że już jest wstępnie projekt przygotowany, a mnie interesuje taki zapis elementy spowolnienia ruchu pojazdów. Czy to będą tak zwani leżący policjanci, czy jak to inaczej się nazywa, jakiego rodzaju będą te elementy zamontowane i jeżeli coś można bliżej o tych, to co już zostało uzgodnione odnośnie przebudowy ulicy Limanowskiego, tak bliżej usłyszeć. Dziękuję bardzo. I proszę, priorytetem pan prezydent Rafał Zając. To tak potraktowałem pytanie odpowiedź pani przewodnicząca, dlatego się zgłosiłem. Projekt organizacji ruchu został, tak jak powiedziałem, zatwierdzony. Organizatorem ruchu już niezależnie od tego, kto remontuje drogę, jest starosta zgodnie z przepisami. Ten projekt organizacji ruchu podlegał uzgodnieniu czy dyskusji z miastem, choćby ze względu na fakt, że ulica jest w mieście, ale też z powodu tego dofinansowania aktywnie braliśmy udział w tych rozwiązaniach. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że inwestycja będzie realizowana przez powiat i my tych szczegółów na bieżąco nie będziemy wszystkich znać. Ten projekt zgodnie z postulatem, który pojawił się chyba na komisji budżetowej, jest tutaj w dyspozycji pani naczelnik Danuty Harabasz. I gdyby państwo radni chcieli w przerwie, można ze szczegółami się zapoznać, jak ta organizacja ruchu będzie wyglądać, również w kwestii tych spowalniaczy. To wszystko w szczegółach można zobaczyć. Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący Zdzisław Wilk. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja problem wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Limanowskiego był poruszany właśnie na Komisji Budżetu i Finansów. Jeszcze raz proszę pana prezydenta po prostu o zastanowienie się, przeanalizowanie w ogóle, czy ten jeden kierunek ruchu powinien tam być wprowadzony. Widzimy, co się dzieje po prostu w szczytach dnia, jaki jest problem w ogóle po prostu z poruszania się w ogóle samochodem w mieście Stargard. I wyobraźmy sobie teraz, jeżeli Limanowskiego właśnie będzie jednokierunkowa, ten ruch automatycznie zostanie przeniesiony w ogóle po prostu właśnie na ulicę Żeromskiego, ewentualnie w ogóle po prostu do pomnika, do Placu Wolności, Struga właśnie w dół. To jeszcze bardziej w ogóle po prostu właśnie będzie zakorkowane nasze miasto. Panie prezydencie, ja wiem, że to jest właśnie inwestycja powiatowa, z tym, że jeżeli my właśnie 50% w ogóle właśnie inwestujemy właśnie w tą modernizację tej ulicy, mamy wpływ po prostu właściwie na to, jak będzie wyglądać po prostu właśnie ruch na tej ulicy. Dam właśnie dla przykładu przytoczę tak, ulica Chrobrego,
po modernizacji ma 6 metrów w ogóle szerokości. Obecnie ulica Limanowskiego ma 9 metrów w ogóle szerokości. W tym jeszcze jest właśnie, tu jest jeszcze jest możliwość wygospodarowania w ogóle po prostu szerokości ulicy Limanowskiego, poszerzenie w ogóle ulicy przez wcięcie się w skarpę. Wiem, że to jest właściwie inwestycja, właściwie no poszerzenie w ogóle, wcięcie się w skarpę, właśnie to są może dość duże pieniążki. Z tym, że w ogóle tą inwestycję jeszcze robimy, to robimy właściwie na bynajmniej na 50 czy na 100 lat. I jeżeli nas nie stać obecnie w ogóle właśnie na po prostu na taką inwestycję, poczekajmy rok czy dwa, a zróbmy raz porządnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Krzysztof Dybowski. Panie prezydencie, Wysoka Rado, chciałem zapytać się, czy starostwo powiatowe prowadziło jakiekolwiek konsultacje z mieszkańcami, z kierowcami, bo my z Komisji Gospodarczej nie dostaliśmy zaproszenia na tego typu konsultacje, a myślę, że skoro jest to inwestycja wspólna razem z miastem, warto byłoby w przyszłości, żeby Komisja Gospodarcza czy Budżetu Finansów została zaproszona na takie konsultacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent chciałby się odnieść? Proszę bardzo, pan prezydent Rafał Zając. Znaczy ja, Wysoka Rado, krótko, bo naprawdę nie chciałbym wchodzić w szczegóły. Zaznaczę, że to nie jest tak, że ktoś chce zrobić krzywdę mieszkańcom, szanowni państwo. To sztab ludzi siedzi, przygotowuje wspólnie z projektantem, który ma powierzone określone zadania. Są fachowcy od organizacji ruchu i wiele kwestii muszą wziąć pod uwagę, również formalno-prawnych, a nie tylko tych, które my postrzegamy z punktu widzenia kierowcy. Natomiast to zawsze jest jakby wiele interesów do pogodzenia w granicach danego pasa drogowego. W tym pasie drogowym bezwzględnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe i ze względu na obiekty użyteczności publicznej, dwie szkoły, dom dziennego pobytu i ze względu na dużą liczbę mieszkań, po prostu dużą liczbę mieszkańców. Ta ulica dzisiaj, jeśli spojrzymy na sposób parkowania, to on nie zawsze może budzić no, takie pozytywne emocje, jak się obserwuje, jak parkują mieszkańcy na tej ulicy. Wykorzystują każde miejsce praktycznie jako przestrzeń parkingową. Modernizacja ulicy wraz z wydzieleniem pewnych stref z ograniczeniem parkowania przy utrzymaniu ruchu dwukierunkowego by znacząco zmniejszyła liczbę miejsc parkingowych w granicach pasa drogowego. Nawet jeśli weźmie się pod uwagę inwestycję związaną z ograniczeniem skarpy, której pewnie wartość przekroczyłaby wartość całej modernizacji ulicy, to uzyskalibyśmy kilka miejsc tylko na ciągu obszaru szkoły, być może w części ograniczając teren administrowany dzisiaj przez placówkę oświatową, ale to nie rozwiązałoby problemu, bo jeden kierunek ruchu umożliwia zwiększenie liczby miejsc parkingowych o około 20 czy 30%, więc jest to jakiś progres, który daje nową przestrzeń do parkowania potrzebną na tej ulicy. Utrzymanie ruchu dwukierunkowego, jeszcze raz to powtórzę, wiązałoby się ze znaczącym ograniczeniem liczby miejsc do parkowania, więc to jest jakby kilka różnych potrzeb do pogodzenia w ramach pasa drogowego i nie da się tych wszystkich potrzeb jednocześnie czy równolegle zrealizować w sposób satysfakcjonujący. Jeszcze raz podkreślam, że szczegóły i odpowiedzialność za przygotowanie tej inwestycji no nie jest w granicach czy w obszarze urzędu. Na pewno pracownicy Wydziału Inżyniera Miasta uczestniczą aktywnie w tym procesie przygotowawczym, są zapraszani przez powiat do konsultowania tych poszczególnych rozwiązań i w tym zakresie miasto uczestniczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Amadusy. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. W paragrafie 1 punkt 3 jest mowa o umowie przystąpienia do realizacji zadania, o którym mowa w ustępie 1, nastąpi na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy gminą, miastem, a powiatem. I prosi się Radę do zawarcia umowy upoważniającej prezydenta, tylko że problem polega na tym, że nikt z nas nie widział tej umowy.
I moja prośba jest tak, że w przyszłości, jeżeli coś takiego i Rada ma upoważniać, to dobrze by było, żeby radni wiedzieli, co jest w tej umowie. A poza tym, jeżeli dobrze pamiętam, w komisji budżetowej ktoś z radnych pytał i prezydent, jeżeli pamiętam, pan prezydent obiecał, że może tę umowę pokazać podczas sesji, jeżeli dobrze rozumiałem. A poza tym kolejna sprawa jest to, że patrząc, to znaczy ja po komisji poszedłem do Limanowskiego, popatrzyłem na to, jak to wygląda i mam duże wątpliwości rzeczywiście, czy w ogóle ta umowa będzie realizowana do końca roku. A co będzie, jeżeli do końca roku budżetowego zadanie nie będzie realizowane? Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Mariusz Smuga. Panie prezydencie, ja już się spotykałem z mieszkańcami tej ulicy, z firmami, które tam funkcjonują i tak naprawdę nikt nie jest z tego faktu zadowolony, że będzie tam ruch jednokierunkowy. I myślę, że ja wiem, że są jakieś tam obiektywne trudności, tak, że możemy czegoś tam nie możemy, ale niestety trzeba się postarać, żeby ta ulica była dwukierunkowa, bo to jest bardzo praktyczne. W tej sytuacji, jeśli będzie jednokierunkowa ulica Wojska Polskiego w godzinach szczytu będzie całkowicie zablokowana. Tam już w tej chwili jest zablokowana ta ulica, tak? Żeby przyjechać powiedzmy do Wojska Polskiego i wrócić trzeba jechać dookoła Przedrzeżąskiego. A poza tym taką mam prośbę na przyszłość, że jeżeli już miasto bierze udział w takim finansowaniu, współfinansowaniu jakiejś takiej inwestycji i my mamy nad tym głosować, dobrze było, żeby jakiś, nie żeby my tam do pani musimy pójść, można było to skserować, żebyśmy widzieli rzeczywiście jaki układ ma być, jeżeli to się ma coś zmienić, czyli parking wzdłuż, poprzek, tak. Dobrze, żebyśmy to przed sesją wiedzieli, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy w ogóle w tej chwili. Bo my sobie teraz po głosowaniu możemy pójść do pani zobaczyć, tak, ale dopiero po głosowaniu, a powinniśmy to mieć już przed sesją. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan prezydent Rafał Zając. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, no to nie jest tak, że ktoś jakąś wiedzę tutaj tajemną posiada, czy ją ukrywa. Wysoka Rado, to jest kwestia po prostu podziału kompetencji. Po pierwsze kwestia właściwości. Ja to kilkakrotnie już mówiłem, że inwestycja jest realizowana przez powiat i to nie przez Radę Powiatu, tylko przez organ wykonawczy. Więc ten podział kompetencji w tej dyskusji nam się kilka razy przewija, bo nie ma żadnego problemu z przygotowaniem wyprzedzająco projektu umowy i przedstawienia państwu radnym, jeśli byście chcieli, tylko to nie jest potrzebne, bo do zawarcia takiej umowy i do ukształtowania jej treści upoważniony jest organ wykonawczy i wynika to po prostu z podziału kompetencji. Rada ma wyrazić zgodę na wsparcie powiatu w realizacji tej inwestycji co do zasady. Natomiast elementy tej umowy precyzuje ściśle ustawa o finansach publicznych, co w tej umowie powinno być zawarte. Powinna być zawarta kwota, termin, sposób rozliczenia, sposób przekazania środków, termin przekazania środków. Te elementy konieczne umowy wynikają wprost z ustawy o finansach publicznych i ona zgodnie z tymi wymogami będzie przygotowana przez organ wykonawczy i przez organ wykonawczy zawarta i nie jest wymaganym załącznikiem do tego typu projektu uchwały, dlatego jej po prostu w projekcie nie ma. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie związane z organizacją ruchu, to proszę zauważyć, że przy wielu inwestycjach realizowanych przez miasto również to nie państwo radni organizację ruchu wypracowujecie, tylko zgodnie z właściwością i kompetencjami przygotowywana jest ona, powierzana w zasadzie przez organ wykonawczy wyspecjalizowanej firmie, a proces uzgadniania czy zatwierdzania organizacji ruchu w ogóle nie odbywa się w Urzędzie Miejskim, tylko tak jak mówiłem, organizatorem ruchu jest starosta, który projekt organizacji ruchu, nowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu zatwierdza. Więc to jest kwestia pewnego podziału kompetencji. Każdy w jakimś określonym obszarze jest właściwy. Rada powinna się zastanowić, czy chce wesprzeć powiat w modernizacji tej ulicy, czy nie. Jeśli chce, to kompetencje do przygotowania tej inwestycji w sposób oczywiście jak najbardziej właściwy, godzący różne, tak jak powiedziałem, potrzeby w tym obszarze, to już jest domena i właściwość powiatu stargardzkiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę, pan radny Czesław Kwiatkowski. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Temat ten był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju.
No i tam w gruncie rzeczy padały te same pytania, a potem członkowie komisji zaakceptowali jednak tą uchwałę, bo w gruncie rzeczy dotyczy ona współfinansowania mniej, jeśli chodzi o sprawy techniczne. Natomiast zastanówmy się, czy w naszym mieście dzisiaj jest trudniej przejechać przez miasto, czy trudniej zaparkować. Bo jeżeli ktoś chciałby w sobotę rano, czy piątek po południu w centrum zaparkować, no tam, gdzie sobie wyobraża, gdzie by stał, to nie jest taka, to nie ma takiej możliwości. W związku z tym myślę, że poszukiwanie miejsc parkingowych ma w całym tym przedsięwzięciu bardzo istotne znaczenie. No i jasne, że skoro mieszkamy, czy są mieszkańcy centrum tego miasta, to myślę, że chcieliby, żeby blisko domu dało się zaparkować ten samochód, a przejechać przez miasto się da. No jest, są pewne kłopoty, są pewne korki, no, wynikające z nadmiaru ruchu w określonych porach, ale generalnie myślę jednak, że dzisiaj trudniej jest zaparkować samochód w mieście niż przejechać przez to miasto. W związku z tym ja bym tutaj popierał zdanie pana prezydenta, który mówi, że kompromis tutaj jest nam niezbędny. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę, pan prezydent Sławomir Pajor. Szanowni państwo radni, słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź pani radnej, która mówiła, a następna pani radna wsparła tą wypowiedź, że przez lata całe nic nie było robione na tej ulicy. Jest to ulica, która zgodnie z podziałem jest własnością powiatu stargardzkiego. I w tej chwili pojawiła się sytuacja taka, że powiat stargardzki wystąpił z inicjatywą, że przeprowadzi remont tej drogi, jeżeli wesprzemy to finansowo, to przedsięwzięcie. Uznaliśmy, że sama idea i możliwość wyremontowania drogi, która od czasów, kiedy pamięć pani radnych sięga, nie była remontowana i nic się nie zmieniło w organizacji ruchu na tej ulicy, wydało nam się, że jest to propozycja interesująca i nie powinniśmy jej odrzucać. A w tej chwili zastanawiamy się, ja powiem tak, że jeśli nie, to te pieniądze na pewno będzie można wykorzystać na inny cel, więc to z naszego punktu widzenia być może jest szansa na zrealizowanie innych postulatów państwa radnych. Natomiast jeżeli używamy argumentów takich, że taka, a nie inna organizacja ruchu, do czego to powiat ma, zarządca drogi ma, zresztą nie tylko, bo organizacja ruchu, o czym mówił pan Rafał Zając, jest zadaniem starosty na terenie miasta również. Jeżeli organ właściwy ma, dysponując odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i kompetentnymi ludźmi, proponuje pewną organizację ruchu, a my chcemy ją zakwestionować z tego powodu, że jeżeli taka będzie przeprowadzona, to wówczas trzeba będzie przejechać 100 czy 200 metrów dalej, żeby dojechać do celu. No to zastanówmy się, co wolimy, czy jechać te 100 metrów krócej i mieć sobie dwukierunkową, czy może jednak zdać się na kompetencje organu właściwego, wyznaczonego do przeprowadzania tego typu, podejmowania tego typu decyzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Anna Smolira-Kozłowska. Dodać, bo pan prezydent Zając mówił o podziale potrzeb i tutaj są dwie najważniejsze potrzeby. Ulica jednokierunkowa w tym miejscu ma być zrobiona ze względu na potrzebę zwiększenia ilości miejsc parkingowych i druga najważniejsza potrzeba, bezpieczeństwo dzieci, które tam chodzą do szkół. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Mariusz Smuga. Panie prezydencie, ja podzielam radość koleżanek tutaj. Myślę, że jest słuszna ta radość i nikt nie podważa celowości tego remontu, tak? My mamy po prostu jakieś tam uwagi i chcemy się nimi podzielić i myślę, że no, dałoby się coś z tym zrobić. W każdym razie uważamy, że celowość tej inwestycji jest, tak? I że to powinno być wykonane. Powinno być bezpiecznie, ale też i wygodnie dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja sobie też pozwolę na taką krótką dygresję.
W imieniu, myślę, że wszystkich radnych, bo takie opinie tutaj też były. Panie prezydencie, nikt z nas nie neguje, natomiast mamy w pamięci to, że już raz powiat nas uszczęśliwił zmianą organizacji ruchu. Na szczęście szybko się wycofał. I dlatego no, prawda jest taka, że później mieszkańcy, jeżeli będą niezadowoleni, będą zwracać uwagę radnym i nikt nie pójdzie do radnych powiatowych, tylko zazwyczaj to jest tak, że i przychodzi się do radnych miejskich i może stąd ta burzliwa dyskusja na ten temat, że jednak, żeby rozważyć pewne sytuacje, tak, co by było lepszym wyjściem. Dziękuję bardzo. Proszę pan prezydent Sławomir Pajor. No właśnie, podała pani radna dobry przykład. Taki wpływ mieliśmy, chociaż nasza opinia wówczas była negatywna, to tą nieszczęsną organizację ruchu wprowadzono i na szczęście z niej się wycofano. Ale to pokazuje, jaki wpływ mamy na tą decyzję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Lista oczekujących jest pusta. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Proszę o podsumowanie wyników. Stwierdzam, że Rada większością głosów przy 22 głosach za podjęła uchwałę.